Kiedy kurwa zgodzisz w brodę? Ty słuchaj, śmieciu, ty jesteś bez brody, jesteś jak krowa bez ogona, wiesz, chłopy bez brody są jak krowy bez ogona. I to jest dla ciebie takie przesłanie. Tak wyglądasz jak teraz, jakbyś bez majtek chodził. Musisz sobie zapuścić brodę. Drodzy państwo, no popatrzcie, jeszcze nie poszli spać, jeszcze gdzieś banda takich głuptasów siedzi i nie zadaje pytania o siebie, nie pyta o to, jak w swoim życiu dokonać jakiegoś remanentu, jak naprawić swoje życie, siebie naprawić. Siedzi taki i myśli, co tu jeszcze jaką głupotę wymyśleć. Kiedy mi ty kurwa chuj... Ty gnoju parszywcu, jakiś bałwanie wydzwaniasz, no. Proszę bardzo, proszę państwa, no zadzwoni taki kretyn, kołek nieociosany, idiota, który próbuje zaimponować, który próbuje usłyszeć swoje chamstwo na wizji w obecności tysięcy widzów. No, dzień dobry, Ezoteriusz. Ci wariacie, czy... No, jakiś dureń, jak zwykle. Proszę państwa, przedstawił nam się tutaj patafil jakiś, także nie bierzcie sobie tego do serca. Durnie zawsze się trafiają. W każdym programie praktycznie można by było ich wyłapywać. Dla takich nie ma tutaj miejsca. Chuj ci w dup. Spadaj, szczawiu, gnoju, jakiś buraku. Także proszę państwa, no... Jak widzimy, tak? Właśnie, tylko podaję mi imiona, bo ten tutaj się przedstawił z nazwiska. Także proszę państwa, tylko imiona przedstawiamy swoje. A nazwisko zachowajcie dla siebie. Proszę państwa, jak widzicie, chamstwo jest wszechobecne i wszędobylskie. Program, nic w programie na żywo, proszę państwa, jest to nieuniknione. Jak widzicie, chamstwo ma siłę przebicia. A... Jakie pytanie jest? Lubi pan dupę? Ty głąb, jest, pływaj. Przepraszam, proszę państwa, to jest program dla ludzi konkretnych, dla ludzi mądrych, dla ludzi rzetelnych, dla ludzi, którzy potrzebują pomocy, a to smyk pętak, że tak powiem, rzuca obrzydliwe teksty. Proszę państwa. No słucham, imię proszę, datę urodzenia i pytanie. A chuj ci w dupę. Proszę państwa, dziadostwo jak zwykle wszędzie buszuje, gówniarze nie śpią i blokują, proszę państwa, linię. Polska inteligencja nam rośnie, aż, że tak powiem, serce przyrasta. No, gówniarz zadzwoni i bzdury tutaj powiada, bo chwali się swoim chamstwem, swoim głupim językiem, bezmózgowiem. Mamy już telefon. Halo. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, słucham pana. Imię poproszę, datę urodzenia i pytanie. Marian Władysław. Marian, wystarczy Marian. Datę urodzenia. 29.02. Tak. 2004. Mhm. I słuchaj, jakie ma pan pytanie, panie Marianie? Weź ten, ściągnij tą brodę z ryja. Ty pacanie, bałwanie. Żebyś wiedział, że wyglądasz bez brody, facet to wygląda jakby bez majtek chodził. To tyle ci odpowiadam, no, czubie jakiś. Proszę państwa, jak widzicie, śmieszki są, radośni twórcy kawałów tak zwanych. Dzwoni idiota, blokuje linię komuś. No ale niestety tacy są, ponieważ program na żywo ma to do siebie, że pomiędzy ludźmi, którzy są zainteresowani ezoteryką, prześlizgują się takie półgłówki albo bezmózgowcy.